Często myśląc o prorokach, myślimy o jakimś ekscentryku, dziwaku. Myślimy o człowieku, który przepowiada przyszłość, który czyni cuda. Kim właściwie jest prorok w świetle Słowa Bożego? Stary Testament, określając posłannictwo proroków, opisuje ich czterema hebrajskimi terminami. Po pierwsze, prorok to jest roech, widzący. Ten, który przypomina narodowi wybranemu o jego zobowiązaniach wobec Jahwe. Dalej, prorok to hozeh, ten, który ma widzenia, wizje, który w opisowy sposób, często posługując się obrazami, przekazuje słowo Boga. W tym kontekście prorocy byli dla narodu wybranego głową i oczyma. Oczyma, które pokazywały ścieżki Pana i głowa, która myśli, która wybiega naprzód, która dzięki kontemplacji, modlitwie, zjednoczeniu z Bogiem pokazuje, do czego Bóg powołuje naród wybrany. Dalej to iż Elohim, mąż Boży, człowiek, którego serce bije w rytm serca Bożego, który jest jego przyjacielem, jest z nim zjednoczony, który z nim współodczuwa. I wreszcie prorok to Nabi, ten, który przekazuje słowo, to pośrednik. Jest to pośrednik specyficzny, ponieważ stając przed narodem wybranym, nie liczy się z odbiorem, nie liczy się z tym, jak go ludzie przyjmą. On ma przekazać słowo Boga. W tym kontekście w słowach proroka, w jego słowach, słychać krzyk Boga. Krzyk Boga, jego cierpienie zdradzanego oblubieńca, który wzywa do nawrócenia. Tym jest prorok. Joshua Abraham Heschel, który jest autorem pięknej monografii na temat powołania prorockiego, napisał w jednym z rozdziałów, że przeciwieństwem dobra wcale nie jest zło. Przeciwieństwem dobra wcale nie jest zło. Jest obojętność. Zobaczcie, prorok nigdy nie jest obojętny na to, jak żyje drugi człowiek. Nigdy. I może dwa zadania na dzień dzisiejszy. Po pierwsze, my potrzebujemy proroków. I w sposób szczególny powołanie kapłańskie naszych pasterzy jest wpisana posługa prorocka. Pomódl się dzisiaj za twojego kapłana, aby był odważnym, bezkompromisowym prorokiem, który wskazuje drogi Pana, pomimo swojej słabości. I drugie zadanie, może przeżyj ten dzień tak, aby nie być obojętnym, aby w tym świecie, który jest obojętny na krzywdę, na życie drugiego człowieka, który zamyka się w sobie, w swoich sprawach, przeżyć ten dzień inaczej. Dawać temu światu dobrą nowinę w prostych gestach, w uśmiechu, w dobrym słowie, w uczynku miłosierdzia. Bo przecież wszyscy jesteśmy ludem prorockim.